Tak wygląda staw bobrowy, który jest już tu od kilku lat. A jestem tu dzisiaj dlatego, że jest tu wolfia bezkorzeniowa, którą chętnie pokażę w innym opowiadaniu, malutka. A tutaj zrobimy sobie spacer w takim miejscu, gdzie bobry zrobiły bardzo dużo przyrody i gdzie teraz inne gatunki, takie jak łabędzie, nieme, kaczki, krzyżówki, zimorodki, regularnie z takiego stawu korzystają i tutaj i rozpoczynają i kończą swoje sezony lęgowe. Tak to wygląda. To zielone na wodzie to jest trochę rzęsy drobnej i dużo wolfi bezkorzeniowej, gatunku rzadkiego, najmniejszej kwiatowej rośliny Europy, ale kwiatów niewiele osób doświadczyło. Jest to rzadko kwitnąca roślina, natomiast jak widzicie tutaj, jaką bobry zrobiły enklawę, i mimo że kilka drzew wyschło, to bioróżnorodność tego miejsca bardzo mocno wzrosła.